tym roku do Grodziska Mazowieckiego zaprasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Zespół reprezentuje miasto na różnych występach w kraju i za granicą. To wizytówka gminy. A Grodzisk to prawdziwe miasto młodych. Samorząd od wielu lat prowadzi politykę prorodzinną. Nie przypadkiem więc w czerwcu Grodzisk stał się przez 3 dni stolicą dużych rodzin. Na ogólnopolskie spotkanie przyjechało ponad 1000 osób. Było wiele spotkań, konferencji, występów artystycznych. A Związek Rodzin Wielodzietnych nadał Grodziskowi tytuł miasta przyjaznego rodzinie. Potem była wspólna zabawa. Grodzisk jako pierwszy w Polsce wprowadził 5 lat temu kartę dużej rodziny. Uprawnia do wielu zniżek na basenie, w komunikacji, w ośrodku kultury. To wzór dla innych polskich samorządów. Obecnie gmina uczestniczy w pracach zespołu, który powołany jest przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a celem tego zespołu jest wypracowanie poradnika dla wszystkich gmin w Polsce, jak wprowadzić kartę dużej rodziny w każdej gminie. W tym roku wprowadzono nowy program ulg. Mogą do niego przystępować grodziskie firmy oferujące różne zniżki. Jest ich już ponad 40. Jedną z nich jest spółdzielnia z Połem. Nasza sieć zaoferowała 5% bonifikaty na całą branżę, którą posiadamy, czyli branża spożywcza, przemysłowa, spółdzielnia, która ma swój rodowód od 1904 roku, zawsze służyła mieszkańcom i zawsze bardzo chętnie w takich akcjach uczestniczyła, ponieważ dla nas ideą spółdzielczości jest zawsze człowiek. A do tej pory wydano karty dla 533 grodziskich rodzin. To jest duża pomoc. Basen, kino, przedszkole, ulga w przedszkolu, dwoje dzieci chodzi do przedszkola, to jest dla nas to jest dużo. Najlepszą wizytówką gminy jako stolicy rodzin wielodzietnych są grodziskie czworaczki. W styczniu Amelka, Dominik, Klaudia i Joasia obchodziły 3. urodziny. Od początku gmina udziela rodzinie państwa Bodychów wsparcia finansowego. Opłaca wynajęcie mieszkania i opiekunkę. A z okazji urodzin był tort i życzenia od samorządu. Fajny zbieg okoliczności. Kiedy my zaczęliśmy promować duże rodziny bardzo silnie, to urodziły się czworaczki. Bardzo nam zależy na tym, żeby jak najwięcej młodych ludzi sprowadzało się na teren gminy Grodzisk Mazowiecki. Dlatego i karta, i różnego rodzaju udogodnienia. A te czworaczki są takim chyba jakimś znakiem, że to w gminie Grodzisk warto się urodzić. Gmina wiele uwagi poświęca oświacie. W Książenicach w ubiegłym roku dodano do użytku nową szkołę. To najnowocześniejsza wiejska placówka na Mazowszu. Nieprzypadkowo więc została wybrana jako miejsce wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego. Władze oświatowe doceniły starania samorządu, który od lat tworzy bardzo dobre warunki do kształcenia. Wśród zaproszonych gości był też metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Szanowni Państwo, patrzę na Książenicę od 7 lat i widzę, co się tutaj zmieniło w tym czasie. Jaka wielka energia społeczna, ludzi, samorządu, wszystkich, którzy są i tu mieszkają w obrębie tej wioski, w obrębie parafii, szkoły. Co się tutaj zmieniło i stało, i to wszystko jest dla tych małych dzieci, dlatego Wam bardzo serdecznie gratuluję. Gmina inwestuje także w starsze placówki oświatowe. Zakończył się projekt termomodernizacji 7 obiektów szkolnych i sportowych. Całość kosztowała 6 milionów złotych, dofinansowanie unijne to 3 miliony. Wśród zmodernizowanych obiektów zespół szkolno-przedszkolny numer 2 przy ulicy Westfala. Na dachu, na specjalnej konstrukcji stalowej, zamontowano 15 kolektorów słonecznych, które ogrzewają wodę użytkową. Całkowicie został też zmodernizowany węzeł centralnego ogrzewania. Już mamy pierwsze rachunki za ogrzewanie i jest już rachunek mniejszy, także bardzo się cieszymy z tego punktu takiego ekonomicznego, bo zmniejszają się koszty utrzymania budynku, a też bardzo ważny jest aspekt wychowawczy, bo dzieci widzą troskę o środowisko, także myślę, że to jest taki dobry przykład dla dzieci, dla młodzieży, która tutaj się uczy. Nie do poznania zmieni się szkoła numer 1 imienia Henryka Sienkiewicza. Mieści się ona w pięknym, zabytkowym budynku w centrum miasta. Dawne sanatorium Bojasińskich, wielka historia Grodziska. Żeby go nie stracić, to musiał być pomysł, co tam dalej będzie. I podjęliśmy decyzję
wspólnie z Radą, że będzie tam nadal szkoła, tylko że oczywiście budynek zostanie do tego celu pięknie dostosowany, zostanie wykonana zupełnie nowa konstrukcja tego budynku, aczkolwiek z zachowaniem wszystkich elementów, które świadczą o jego pięknej historii. Miejskiej Bibliotece Publicznej przybędzie nowa filia. Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otwarta będzie placówka przy ulicy Westfala. Otwarcie planowane jest jeszcze w tym roku. Chcemy, aby ta placówka połączyła trzy funkcje. Była to biblioteka, mediateka oraz funkcję świetlicy. Chcemy, żeby to było ciekawe, fajne miejsce, przyjazne, miejsce spędzenia wolnego czasu, realizowania swoich pasji, zainteresowań. To nie jedyna nowość na osiedlu Kopernik. Planowana jest także rewitalizacja ulicy Orzeszkowej i terenów przyległych. Nie tylko myślimy o tym, żeby wybudować drogę, żeby połatać ją, żeby ona była w ogóle przejezdna, ale również zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby ona była piękniejsza. Chcemy z tej ulicy stworzyć taki piękny pasaż, gdzie będzie on wyglądał jak śliczny salon z ładnym oświetleniem, z ładną nawierzchnią, z dużą ilością kwiatów, z fajnymi ławeczkami. Mamy nadzieję, że to zdecydowanie poprawi klimat wokół tego osiedla i poprawi klimat tego miejsca. Zmieni się również fragment centrum miasta. Przygotowany został już teren przy ulicy Sienkiewicza pod galerię handlową, którą zbuduje prywatny inwestor. Elewacja budynku nawiązywać będzie do stojących obok domów. Będzie także podziemny parking. Przyszła galeria uzupełni zabudowę jednej z reprezentacyjnych ulic miasta i wpłynie na poprawę jego wizerunku. W naszej galerii przede wszystkim będą duże polskie sklepy sieciowe, ponadto kawiarnie. Mamy zamiar wprowadzić niewielką gastronomię. Planujemy otwarcie galerii w okolicach maja 2015 roku. Nowe inwestycje powstają również w strefie przemysłowej. Polkomtel buduje centrum przetwarzania danych. Serwerownia to jeden z największych projektów tego typu w kraju. Otwarcie Grodziskiego Centrum zaplanowano na 2014 rok, a dla mieszkańców miasta oznacza to nowe miejsca pracy. Grodzisk czeka też z utęsknieniem na oddanie do użytku wiaduktu. Inwestycję prowadzi Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tempo robót jest bardzo dobre i nowy wiadukt zostanie otwarty już w Sylwestra. Będzie oświetlony i wkomponowany w zrewitalizowany park skarbków. Oddany do użytku w ubiegłym roku jest chlubą miasta. To miejsce wypoczynku i spotkań mieszkańców. Wzorowo przeprowadzona rewitalizacja została doceniona przez władze województwa i w tym roku park skarbków został wyróżniony w konkursie na najpiękniejsze parki Mazowsza. Okazuje się, że może być także miejscem organizowania niezwykłych imprez. W lipcu odbyły się tu pierwsze na Mazowszu Międzynarodowe Mistrzostwa Polski we wspinaczce drzewnej. Miłośnicy przyrody mogli być spokojni o parkowe drzewa. Zawodnicy to arboryści, czyli ludzie, którzy zawodowo zajmują się pielęgnowaniem drzew. Głównie robimy to dla drzew, dlatego żeby drzewa chronić, pomagać im i to jest tak naprawdę główny cel arborystyki. Myślę, że to jest jakaś przyszłość dla naszej natury. Inną niecodzienną imprezę w międzynarodowej obsadzie zorganizował Grodziski Klub Bogoria. Znany jest z wielu sukcesów w tenisie stołowym. W hali przy ulicy Westfala o Puchar Burmistrza grali dyplomaci ze Słowacji, Czech, Węgier i Chin. Trofeum zdobyli Słowacy. Dziękuję bardzo organizatorom tutaj z Grodziska Mazowieckiego i klubowi Grodzisk Mazowiecki i panowi burmistrzowi oczywiście, bo jest świetna organizacja, świetne możliwości tutaj zagrać sobie tenis stołowy. A udało się nam teraz 4 ambasady, a myślę, że w przyszłym roku albo 8, albo 10 gdzieś tam w maju zaprosimy. Sukcesy samorządu w wielu dziedzinach przyczyniły się do nadania gospodarzowi gminy przez Dziennik Rzeczpospolita tytułu najlepszego burmistrza roku. Podczas specjalnej gali burmistrz dziękował mieszkańcom. To jest spotkanie, na którym chcę wam powiedzieć dziękuję, na którym chcę jasno powiedzieć, że jeżeli mamy sportowca, który zdobywa pierwsze miejsce, to wiadomo, że to nie jest tylko jego zasługa, to jest zasługa całego sztabu ludzi, którzy za nim stoją, którzy mu pomagają, którzy robią wiele fajnych rzeczy. To samo dotyczy gminy, to samo dotyczy burmistrza. To jest porządne miejsce, bo tu mieszkają porządni ludzie.
O tym, że Grodzisk to dobre miejsce do zamieszkania, świadczy fakt, że przez ostatnie 10 lat gminie przybyło około 12 tysięcy nowych obywateli, a w tym roku zameldowano już ponad 700 osób. Grodzisk 2013 to najlepsze miejsce na ziemi, a na pewno w Polsce. Miasto ze znakomitą ofertą, zarówno kulturalną, jak i sportową. Miasto o bardzo niskiej przestępczości. Miasto, do którego po prostu warto się sprowadzić. Tu naprawdę fajnie się żyje.